No, cześć. Jak skończyliśmy, bo wolę tak, żeby było widać całego konia. Skończyliśmy na nakładanie samego minki, więc będziemy go teraz szyć. Jeżeli są tutaj takie zostawiane, to przeciąć tak, żeby zostało minimum centymetr, 2 centymetry. Właśnie teraz będę to robić. Czyli najgorsza rzecz, bo nie wiesz, czy utniesz prosto. Nie, ja będę po jednym wziąć. Troszeczkę zostało, ale to też jeszcze będziemy za chwilę podcinać. Najważniejsze jest teraz to, żeby obciąć te najdłuższe kawałki. Z racji, że postawiłam sobie tak kamerę, mam lepiej do nagrywania i więcej mogę pokazać wam, jak użyłam dwóch rąk po prostu, niż kamerę tak jak miałam wcześniej. Ale wtedy, żeby było lepiej widać klejenie, to wolałam tak jak było. Teraz po prostu obcinam. Wszystko? Znaczy może nie wszystko, no ale zaraz wam pokażę co. Tutaj troszkę obcięłam, tutaj zostawiam. No. Jeszcze tutaj troszeczkę podepniemy. Halo, nożyczki. O, dobra. Ile tu jest za dużo? Jeszcze troszkę. Najcięższa rzecz tutaj, bo teraz to trzeba wszystko ładnie przyszyć. Gdzieś tu miałam nitkę. Gdzieś ona leży. To sobie konia tak złapię, żeby go lepiej było. Nie ma to jak igłę wbić w dywan. Jeszcze troszkę. Tym mniej tego, tym będzie lepszy efekt. Igła, idź mi stąd. Nitka raczej. Dobra. I nie wiem, jak ja wam to pokażę, ale wbijamy od środka i potem wywlekamy. Czyli tak, jakbyśmy szyli zwykłego konia, tylko na odwrót. W sensie tu już mamy bazę zrobioną. Trzeba ją po prostu tylko zeszyć. Jeżeli będziecie szyli na zewnątrz, to te wszystkie będzie widać je po prostu, te szwy. Znowu zgubiłam igłę. Igła. Aha, wbita w dywan. Dobrze.
No i po prostu zszywamy. Trochę już to potrwa, bo to nie jest tak, jak się szywa zwykłego hobby horse'a. Czy mam to pokazywać, jak zszywam? No szczerze nawet nic nie widać, ale... I tak całego kunia. Więc wrócę, jak zeszyję troszkę. Dobra, zeszyłam super łeb koniowi. Czyli tutaj. Tu ma wbitą igłę. Ale to nieważne. Ja robię właśnie odtąd, zaczynając, idę po prostu do góry. On i tak tu będzie miał jeszcze doszytą szczałkę, więc tutaj będzie troszeczkę inaczej to wyglądało. Bo chcę jeszcze przetestować biały materiał, jakby on wyglądał przykładowo w łatce jakiejś tam. Jakimś, nie wiem, coś na pysk po prostu. Bo wiecie, o co chodzi. No, za chwilę będę jeszcze zmieniać igłę i lecieć dalej tutaj. Oj, wy z tej strony nie widzicie, z tej strony. Tutaj, tak, i na dół. Tu coś muszę wykombinować, bo brakło mi minki. Ale coś tu wykombinuję. Najwyżej te ścinki, które tu mam, doszyję jeszcze tam. Bo brakło po prostu mi minki. No to było wcześniej widać. Ja też to potem kapłam się, że po prostu źle ułożyłam minki, które... Cóż. No. Ale wrócę, jak zeszyję trochę więcej. Tak wygląda jego z przodu. Jakaś super w szyciu tych koni nie jestem, ale to jest po prostu temat tego, że tym więcej się ich zrobi, tym ma się większą umiejętność. No, zawsze ktoś od czegoś by zaczynał.